Gościmy dzisiaj pana profesora Piotra Augustyniaka, pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autora licznych książek, m.in. Innej Boskości, Jezusa Niech Chrystusa, Istnienie jest Bogiem, ja jest grzechem, tłumacza teologii niemieckiej, prologu do dzieła Tesekharta, żeby wymienić chociaż te dzieła z Księgi Mistyki Nadgańskiej, no i współpracownika Teatru Słowackiego w Krakowie, jeśli się nie mylę. Bardzo miło, że pan przyjął nasze zaproszenie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ale się pan wspaniale przygotował, aż się zawstydziłem. Proszę państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie. Usiądę. I chciałbym, zanim zacznę, chciałbym trochę zapytać was, jesteście studentami filozofii wszyscy, czy to jest takie grono interdyscyplinarne, jeśli mógłbym zapytać? Myślę, że jest dosyć interdyscyplinarnie w tym momencie. Okej, nie, to super, to pytam z czystej ciekawości, bo to wszyscy nas tak dzisiaj licznie przyszliście, więc jestem bardzo, tym bardziej bardzo, bardzo onieśmielony. No, nie wspomniał pan o tym, że jestem absolwentem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim i zawsze to jest dla mnie styk ze studentami, między innymi filozofii, rozumiem. No, jest jakimś takim powrotem do własnych źródeł, co no, jest myślę istotne. Gdzieś kariera ta akademicka mnie raczej wyprowadziła daleko poza Uniwersytet Jagielloński, ale to zawsze jest kwestia trochę przypadku, okoliczności, które są takie, a nie inne. Natomiast tam te najważniejsze filozoficzne doświadczenia zbierałem, inicjujące. Wydaje mi się, że filozofia jest taką dziedziną, która może was trochę zgorszy, a może właśnie ucieszę. Ona nie jest w moim przekonaniu nauką w sensie takim nowoczesnym. I wydaje mi się, że dla mnie przynajmniej, dzięki temu chyba jestem w stanie wytrzymać w pozycji filozofa, jest raczej pewnego rodzaju ćwiczeniem duchowym, drogą do odkrycia jakiegoś istotnego wymiaru rzeczywistości, o którym będę za chwilę mówił. To zresztą nie jest teza specjalnie kontrowersyjna, ona jest dyskusyjna oczywiście, bo są bardzo różne podejścia do filozofii, pewnie wy też macie bardzo różne. Natomiast ona, więc w tym sensie jest dyskusyjna, nie wydaje mi się, że była bardzo kontrowersyjna, no bo ma dużą, dużą tradycję za sobą, począwszy od starożytności. Okej, więc mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że jeśli tak się rozumie filozofię, to potrzebna jest filozoficzna inicjacja, potrzebne jest jakieś doświadczenie wtajemniczające, jeśli tak mogę powiedzieć, choć nie mam na myśli żadnej tutaj ezoterycznej perspektywy, ale potrzebne jest doświadczenie inicjujące. I dla mnie to po części były też studia właśnie na uniwersytecie, zwłaszcza takie seminarium, którego już nie ma od kilku lat, profesora Filka, z etyczno-antropologiczne. To było jedno z takich doświadczeń. Te doświadczenia też zbierałem poza Uniwersytetem Jagiellońskim, stykając się z wówczas z takimi bardzo wybitnymi postaciami. Myślę przede wszystkim o Cezarym Wodzińskim. Okej, ale to tak tytułem jakiegoś wstępu, który może być jakoś też użyteczny, może też państwu pozwoli jakoś łatwiej przyswoić, zrozumieć to, o czym będę mówił, perspektywę, jaką tutaj zarysuję. Umówiłem się, że będę, że spojrzę na zegarek, żeby mieć jakąś orientację, co ja robię i w jakich ramach, żeby nie było ani za krótko skandalicznie, ani skandalicznie za długo. Rozumiem, że potem możemy się na jakąś dyskusję umówić, tak? W sensie, że jest na to szansa. Okej. Umówiliśmy się, że będę mówił o Mistrzu Eckharcie, który jest dla mnie, nie ukrywam, no, jednym z kilku najistotniejszych myślicieli, do których stale się odnoszę, począwszy od
Od doktoratu, tak naprawdę od doktoratu, choć już wcześniej był on dla mnie istotną, jego kazania niemieckie, które tutaj mam, były dla mnie istotną lekturą. Ale dałem temu wystąpieniu pod tytuł Mistyka jako doświadczenie źródłowe, to znaczy chciałbym o tej mistyce, czy myśli Eckharta, jeśli tak mogę powiedzieć, mistycznej myśli, filozoficzno-teologicznej. Chciałbym powiedzieć właśnie w takiej perspektywie tego, co rozumiem poprzez doświadczenie źródłowe. Więc od charakterystyki tego, co poprzez doświadczenie źródłowe rozumiem, chciałbym rozpocząć. Doświadczenie źródłowe rozumiem jako doświadczenie tego, co Martin Heidegger we wprowadzeniu do bycia i czasu nazwał fenomenem fenomenów. Jak wiecie, Heidegger pisząc Bycie i czas miał taki zamiar radykalizacji fenomenologicznego projektu Husserla. I we wstępie do Bycia i czasu eksplikuje tę perspektywę. Powiada, że myśl ta fenomenologiczno-hermeneutyczna, że jej celem jest dotarcie do fenomenu fenomenów, czyli do tego, też odwołuje do etymologii słowa fenomen jako tego, co się jawi, jawności. Powiada, że tym fenomenem fenomenów nie jest żadna z jawiących się rzeczy, tylko że jest to jawienie samo, tak? Jawienie samo. To jest zresztą perspektywa bardzo transcendentalna. Z biegiem czasu Heidegger i oczywiście owo jawienie się tego, co jawne, to w języku ontologicznym będzie das Sein, czyli bycie, które jest byciem bytu, jego każdorazową jawnością, daniem i tak dalej. I Heidegger zastanawia się, w jaki sposób do owego fenomenu fenomenów można dotrzeć poprzez refleksję fenomenologiczno-hermeneutyczną. Ja bym powiedział to radykalniej, w jaki sposób można owego fenomenu fenomenów doświadczyć. W późniejszej myśli Heideggera, co jest tutaj istotne, on, jak wiecie, zrywa z tą perspektywą transcendentalną i stara się myśleć o bycie, jak sam powiada, radykalnie od jego strony. To są wszystko pewne metafory, które należałoby wyeksplikować. Natomiast jeśli chodzi o język ujawniania się, to w późniejszym okresie, tak zwanym pozwrocie, Heidegger zastąpi mówienie o byciu jako jawieniu się bytów, zastąpi tym terminem greckim aletheia, aletheia, czyli nieskrytość, a więc bycie nie jest tylko i wyłącznie jawnością bytu, jest jakąś przestrzenią, różnie opisywaną. Wodziński mówi tutaj o grze światłocienia, o jakiejś grze zasłaniania się i odsłaniania. To jest to źródłowe pole, w którym dane jest wszystko, co się jawi. I właśnie to chciałbym rozumieć jako ów fenomen fenomenów albo prafenomen. Nie jest to, jak wiecie, żadna z danych rzeczy, prawda? I to, tutaj jest cała kwestia różnicy ontologicznej pomiędzy bytem i byciem. Troszeczkę do tego nawiążę już może, kiedy będę eksplikował takie podstawowe założenia czy perspektywy myślenia Eckharta, to wrócę do tej kwestii. W każdym razie owo bycie, ów fenomen fenomenów jest czymś radykalnie innym niż byt, czyli das Seiende, to coś, co jest obecne w świecie, co jest opisywane choćby zasadą tożsamości, co można koniec końców wskazać fizycznie lub w jakiś inny sposób, tak? Te konkretne cosie, które zamieszkują świat. Heidegger to jest druga taka myśl wprowadzająca.
Heidegger rysująca horyzont, w jakim chciałbym myśleć o mistrzu Eckharcie, że on rzeczywiście jest też na tej drodze przedzierania się, to słowo jest technicznym terminem jego kazań, durchbrechen, przedzierania się, przełamywania się, można powiedzieć, ku temu, co źródłowe, które jest inne niż byt. Druga taka perspektywa heideggerowska, która pomaga eksplikować myśl Eckharta, to jest teza Heideggera, że bycie zostaje w tradycji metafizycznej zapomniane, że dzieje metafizyki, dzieje zachodniego myślenia są historią zapomnienia bycia, to znaczy, że jest jakiś, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, jest jakiś problem, my jako podmioty myślące, doświadczające, mamy jakiś problem w docieraniu do tego źródłowego fenomenu, czy prafenomenu. To też zresztą nasuwa tę myśl, że to nie jest jawność, tylko być może raczej skrytość lub nieskrytość, gra skrytości i nieskrytości. I to, zdaniem Heideggera, ma jakiś wymiar dziejowy. To znaczy, że to nie jest taki konstans w kulturze zachodniej, od, nie wiem, presokratyków do dzisiaj, że podmiot myślący, doświadczający ma mniej więcej podobny problem z dotarciem do tego prafenomenu, ale że w miarę narastania tradycji metafizycznej, która w sumie ma ów prafenomen, ma ambicje ów prafenomen nazywać i o nim myśleć, dzieje się coś przeciwnego. To znaczy, że mamy coraz więcej różnych takich zasłon, które utrudniają nam różnych pojęć, wytrychów, różnych konceptów, które utrudniają nam dostęp do źródłowego fenomenu. I to jest pewien proces dziejowy, który, no jak wiecie, to akurat w przypadku Eckharta może nie jest istotne, ale może warto o tym wspomnieć, ono ma daleko idące skutki, jeśli chodzi o w ogóle kondycję naszej zachodniej, czyli dziś w dużym stopniu globalnej cywilizacji. Tak? To jest kwestia tego, że to, że nasza kultura jak intelektualna, duchowa Zachodu, ona nam, można powiedzieć, utrudnia dostęp do źródłego fenomenu, to ma konsekwencje różnorakie i dla indywidualnych podmiotów, jak i dla całej cywilizacji. Heidegger mówi tutaj o dominacji techniki, tak, w ogóle rozwinięciu się techniki, rozwinięciu się myślenia przedmiotowo-podmiotowego, uprzedmiotowienie przyrody, w sumie myślenie techniczne, które można powiedzieć, konsumuje w jakimś praktycznym sensie i oczywiście tutaj jakimś takim zwieńczeniem na dzisiaj byłaby ta technologia wirtualna i tak dalej, i tak dalej. To jest zresztą teza, myślę, wam znana, dyskusyjna, ale ten horyzont jest dla mnie istotny, zapomnienie bycia. I teraz Heidegger mówi, że takim bardzo istotnym etapem zapomnienia bycia jest skoncentrowanie się dyskursu metafizycznego na kwestii bytu najwyższego, nazywanego Bogiem, nazywanego absolutem, że myślenie, że tradycja metafizyczna podstawia w miejsce bycia, które w gruncie rzeczy jest takim pustym miejscem, podstawia figurę intelektualną, figurę Boga, Stworzyciela, Absolutu i tak dalej, że to jest bardzo istotny etap w odcinaniu nam możliwości skomunikowania się ze źródłowym fenomenem. Okej, to tyle tytułem wstępu. Ja w takiej perspektywie chciałbym kilka słów o tym, co myślą mistrz Eckhart, powiedzieć. Jego myśl zgodziłem się tutaj podporządkować terminowi mistyka, co oczywiście jest wieloznaczne, w tym sensie, że samo słowo mistyka, nawet jeśli ograniczymy się do kultury zachodniej, powiedzmy judeochrześcijańskiej, czy dziś postjudeochrześcijańskiej,
Ono ma przynajmniej kilka znaczeń. To jest jakby pierwsza obiekcja, a druga jest taka, że w ogóle jest, można się zastanawiać nad tym, czy jakkolwiek pojęta mistyka jest dobrym pojęciem do opisywania tego, czym zajmuje się mistrz Eckhart. No tak się utarło, że myślimy o nim jako o mistyku, czy mistrz Eckhart myślał o sobie jako o mistyku, to nie wiem, nie mam takiej świadomości, na ile ten termin na przełomie XIII i XIV wieku funkcjonuje, ale myślę, że nie jest on jakoś jego istotną, nie był on, nawet jeśli funkcjonował, to nie był raczej jego istotną autoidentyfikacją. No dobrze, ale jeśli już użyłem tego terminu mistyka, to w związku z tym w takim trybie porządkującym, upraszczającym sprawę, ale w tej tradycji chrześcijańskiej, która też jest żywotna w czasach mistrza Eckharta, to historycy doszukują się tam zasadniczo dwóch rodzajów mistyki, czy też może nawet nie tyle doświadczenia mistycznego, ale języka, którym jest to doświadczenie mistyczne opisywane. Tak? Zasadniczo doświadczenie mistyczne zakłada się, że to jest doświadczenie jedności z Bogiem. Ja spróbuję to przekierować na jedność czy skomunikowanie się z pierwotnym, źródłowym fenomenem fenomenów. To jest pewna perspektywa intelektualna, której w ogóle chcę o tym myśleć. Ale jak wam spróbuję pokazać, to nie jest dowolne i bezpodstawne i przypadkowe w przypadku mistrza Eckharta. Okej, więc zakładając, że tutaj chodzi o jedność podmiotu z tym, co nazywamy Bogiem, to mamy zasadniczo dwie perspektywy języka mistyki. Z jednej strony to będzie mistyka oblubieńcza. Mistyka oblubieńcza. Chyba największą przedstawicielką tej mistyki w tradycji chrześcijańskiej była Teresa Zawila, tak mi się wydaje, ale też było ich bardzo, bardzo wiele różnych innych przedstawicieli i przedstawicielek. Głównie przedstawicielek jednak, dlatego że tutaj cały ten język myślenia o jedności czy zjednoczeniu się z Bogiem, to jest, tak jak nazwa sama wskazuje, język oblubieńczej miłości, znaczy dusza jest oblubienicą, a Bóg jest oblubieńcem. I takim w ogóle źródłem tego rodzaju myślenia jest księga Starego Testamentu, tak nazywanego przez chrześcijan, czyli księga Pieśni nad Pieśniami, gdzie mamy, to jest erotyczny w gruncie rzeczy poemat, mówiący o szalonej miłości młodej kobiety, dziewicy zapewne i jakiegoś młodego mężczyzny, którzy namiętnością erotyczną pałają do siebie, tęsknią za sobą, nie mogą bez siebie żyć, spotykają się, wybuchają wszystkie. To jest bardzo w sumie poetyckie, ale też realistyczne, dotykające, wydaje mi się, namiętności pomiędzy kobietą i mężczyzną, a być może i genderowo moglibyśmy to rozszerzyć, może i pomiędzy dwiema kobietami, czy dwoma mężczyznami, czy dowolnie inaczej też by to mogło zadziałać. W każdym razie mamy to zakochanie dwóch istot. I ono już od tej tradycji starotestamentalnej, już tam i w całej tradycji żydowskiej, to jest czytane jako przypowieść o relacji albo Izraela do Boga, albo indywidualnej duszy czy pojedynczego człowieka do Boga. I to przechodzi w tradycję chrześcijańską. To ma pewne podstawy w listach Pawłowych zapewne, czy może bardziej u świętego Jana, ale na tym się akurat nie zastanawiałem, więc nie chcę teraz na żywo tego rekonstruować. W każdym razie to jest bardzo żywotne w mistyce średniowiecznej i również później nowożytnej.
to przeżywanie, to nawet ta nasza, trochę powiem prowokacyjnie, wariatka z Łagiewnik, prawda, czyli Faustyna Kowalska, ona też z Jezusem ma relację oblubieńczą. To jest w ogóle pewien standard już później, to jest taka, można powiedzieć, oficjalna propozycja praktykowania duchowości dla kleru, dla stanu zakonnego w kościele, przede wszystkim katolickim. Okej. Tego rodzaju rozumienie mistyki, może za długa jest ta dykresja, bo ono kompletnie nie dotyczy mistrza Eckharta. Tak? Mistrz Eckhart nie myśli w kategoriach oblubieńczej, uśmiecha się pani, oblubieńczej mistyki. No, czujecie, że ja jej nie lubię, tak? No bo nie lubię, ja w ogóle nie lubię takiej egzaltowanej jakiejś duchowości konfesyjnej. Ale to już moje nielubienia, myślę, są najmniej istotne. Ważne, żeby coś istotnego o temacie powiedzieć. Druga tradycja mistyki judeochrześcijańskiej, a na pewno chrześcijańskiej, ale myślę tak, judeochrześcijańskiej, to jest mistyka, tak zwana mistyka filozoficzna albo mistyka spekulatywna. Kiedy próbuje się to niewymowne doświadczenie jedności czy zjednoczenia Boga, człowieka i Boga opisać kategoriami metafizycznej spekulacji. I tutaj mamy tradycję oczywiście neoplatońską, która jest bardzo, bardzo istotna, prawda? Całe to myślenie neoplatońskie, kiedy ono wchodzi, jest zasane przez próbę chrześcijańskiej refleksji na temat objawienia i tych spraw związanych z relacją do Boga, to ten język jest bardzo, bardzo jakoś taki płodny właśnie dla takich spekulacji mistycznych. I możemy to znaleźć u wielu już ojców Kościoła, czy jakichś w różnych klasycznych tekstach wschodu i zachodu. Nie wiem, to, co dla Eckharta będzie bardzo ważne, na pewno pseudo-Dionizy Areopagita, no, który tutaj jest takim niezwykle istotnym przykładem, ale tego jest oczywiście o wiele więcej. I mamy język spekulacji, który odwołuje się do różnych takich, można powiedzieć, metod orzekania z różnych strategii, różnych. Natomiast to, co jest charakterystyczne, że nie ma tam języka uczuć, nie ma tam języka tych jakichś plastycznych obrazów, to jest praca na pojęciach w dużym stopniu, tak? I mistrz Eckhart jest uważany dość powszechnie za bodaj najwybitniejszego przedstawiciela tego nurtu myślenia mistycznego. Choć zastrzegam, dla Eckharta jest to zasadniczo język filozoficznej spekulacji. Jest to język filozoficznej spekulacji na temat najbardziej źródłowego fenomenu. Oczywiście możemy jeszcze do tego dodać różne jakieś tam mistycyzmy innego rodzaju, ale wydaje mi się, że te dwa typy mistyki, tutaj ich rozróżnienie jest dla nas wystarczające. Mistrz Eckhart przynależy jakoś w związku z tym do tradycji neoplatonizmu, ale powszechnie uważa się, że on tę tradycję tak bardzo radykalizuje, że w jakimś stopniu ją przekracza. Czasem się wiąże to z jakimiś takimi zarzutami, że jest eklektykiem, że miesza ten neoplatonizm ze wszystkim, co się da, z nominalizmem i w ogóle to jest po prostu nie do ogarnięcia, że tam nie ma żadnej metody, że to jest bardzo, bardzo właśnie takie eklektyczne i niejednoznaczne i się zmieniają te tradycje, do których on nawiązuje. To coś jest na rzeczy, aczkolwiek wydaje mi się, że tego rodzaju obraz wyłania się wtedy, kiedy nie dość skrupulatnie i wnikliwie wnikniemy w pewną dyscyplinę myślenia, która u niego jest ewidentna. Jeżeli potraficie zobaczyć dyscyplinę myślenia u Schellinga, Hegla czy u Heideggera, to i wiecie, na czym polega ta dyscyplina, to ją również odnajdziecie u mistrza Eckharta. Okej. Powiadam, że mistyka Eckharta czy
czy może lepiej powiedzieć filozoficzna spekulacja Eckharta, że ona jest nakierowana zasadniczo na to, żeby opisać jedność z źródłowym fenomenem. I ten opis służy również temu, zwłaszcza w kazaniach, żeby adresaci kazań byli w stanie do owego doświadczenia się przedrzeć, do doświadczenia jedności z źródłowym fenomenem. Jest takie stwierdzenie kazań, które bardzo lubię. Wielu mądrych księży myśli, że Bóg jest tam, a oni tu. Tak nie jest. Bóg i ja jesteśmy jednym. Kiedy Eckhart mówi Bóg i ja jesteśmy jednym, to nie mówi o tym, że człowiek może stać się na skutek jakiegoś emocjonalnego utożsamienia, stać się jakoś tak spleciony z bóstwem, jak nie wiem, oblubieniec z oblubienicą w chwili jakiejś miłosnej ekstazy, prawda? Gdzie jest doświadczenie zjednoczenia, ale zasadniczo oba podmioty pozostają obok siebie, rozdzielone, tak? Że to jest moment zjednoczenia, przeżycia jakiegoś ekstatycznego. Eckhart mówi o wiele radykalniej, powiada, to jest urojenie, że Bóg jest tam, a my jesteśmy tu. Bóg i ja jesteśmy jednym. No i mówiąc coś takiego, wypowiadając taką tezę i chcąc ją obronić, no Eckhart, można powiedzieć, dokonuje, znowu język współczesny, dokonuje dekonstrukcji pojęcia ja i pojęcia Bóg. Kiedy mówimy Bóg i ja jesteśmy jednym, to już Bóg nie jest Bogiem, ani ja nie jest. Ja w tym sensie, w jakim zwykliśmy tymi pojęciami operować. Ale może po kolei. Dla Eckharta bardzo istotna jest apofatyczna droga orzekania na temat Boga. Wiecie, co to jest, prawda? Apofatyczna, czyli że zasadniczo mówimy, czym nie jest. O Bogu się nie da powiedzieć, czym jest, można tylko powiedzieć, czym nie jest. Tak? W związku z tym próba powiedzenia czegoś o Bogu oznacza szereg zaprzeczeń. No i Eckhart podąża tą bardzo starożytną ścieżką orzekania, gdzieś pewnie jeszcze od Platona wychodzącą. I są kazania jego są pełne tego rodzaju rozważań, tego rodzaju często skrótowych myśli, kiedy on mówi, Bóg nie jest ani dobry, ani lepszy, ani najlepszy, prawda? Albo kiedy mówi, że jeżeli chcielibyśmy, to już jest obrazowy język, zajrzeć do komnaty, w którym skrywa się nagi Bóg, czy, no to musimy rozebrać go ze wszystkich określeń, tak? No to jest troszeczkę może nawiązanie do tej oblubieńczej seksualnej perspektywy, czy emocjonalno-seksualnej, ale to jest tylko jakiś taki chwilowy obraz. Mamy dużo takich miejsc, kiedy on powiada, że Bóg jest nieistniejącym istnieniem po całym jakby przejściu tej drogi negacji, albo że jest istniejącą nicością, czy nieistniejącą nicością. Tam jest bardzo dużo, ta myśl też jest pełna paradoksów i takich dialektycznych zwrotów, ale zasadniczo to jest jeden z leitmotywów jego kazań. Jeżeli chcemy cokolwiek powiedzieć o Bogu, to musimy zdjąć z niego wszystkie określenia, zaprzeczyć wszystkim rzeczom, które chcielibyśmy mu przypisać, dlatego że Bóg jest radykalnie inny niż wszelkie coś, niż wszelkie coś, co można nazwać i zdefiniować. Więc język nasz wysiada. Jeżeli chcielibyśmy językiem coś o tym powiedzieć, to musimy konsekwentnie wszystkie określenia zaprzeczyć. I w tym zaprzeczaniu, w tej drodze apofatycznej, można powiedzieć, że Eckhart znowu podąża maksymalnie radykalnie, to znaczy wbrew większości chrześcijańskich myślicieli, powiada, że jeżeli chcielibyśmy coś orzec o Bogu, poprzez język się do niego zbliżyć, to też musimy odjąć mu pojęcie Boga. Więc niby Bóg i ja jesteśmy jednym, ale to, co jest Bogiem, nie jest już Bogiem. Jednym z takich najbardziej ciekawych, paradoksalnych stwierdzeń kazań, to jest bodajże kazanie 52,
kiedy on powiada, że a zatem prośmy Boga, żeby nas uwolnił od Boga, tak? Żeby nas uwolnił od Boga. Prosimy tutaj jakiegoś Boga, ale to już się wymyka jakimś takim, wydaje się, no, łatwym do zrozumienia figurą, że oto my jesteśmy tu i tam kogoś prosimy. Całe to kazanie jest skoncentrowane właśnie na tym, żeby pokazać, powiedzieć, że samo pojęcie Boga, czy samo myślenie o Bogu pojawia się dopiero wtedy, i to jest bardzo tajemnicze stwierdzenie, kiedy podmiot opuszcza swój pierwotny stan. Dopiero kiedy my wkraczamy w świat wielu istnień, dopiero wtedy znajdujemy Boga, dopiero tam pojawia się Bóg. Tam, gdzie jesteśmy w prostej jedności własnego czy wszechbytu, tam nie ma żadnego Boga i tam nie ma miejsca na żadnego Boga. To jest ta droga apofatyczna, która, już to trochę zasygnalizowałem, doprowadza z drugiej strony do tych stwierdzeń, które utożsamiają owego Boga, którego już tutaj trzeba brać w cudzysłów, utożsamiają go z czymś, co w języku Heideggera nazwalibyśmy czystym byciem. Tam się pojawia termin Wesen w języku staroniemieckim. Istota, istnienie. Ale to jest mniej więcej odpowiednik tego, czym jest po łacinie esse. Czym jest po łacinie esse. Z tym, że owo esse jest przez Eckharta rozumiane inaczej niż przez Tomasza z Akwinu. Wy znacie teorię esse Tomasza z Akwinu? Część z was pewnie tak, prawda? Że Tomasz z Akwinu przypisuje na zasadzie jakiejś proporcjonalności istnienie każdej esencji, każdemu bytowi. Każdy byt ma swoje własne istnienie. A na zasadzie proporcjonalności. I Bóg z kolei jest jakimś najwyższym istnieniem, w którym istnienie i istota są tożsame. Ale ważne jest to, że to wszystko, co jest poza Bogiem, każdy z tych bytów ma swój odrębny akt istnienia, czy też istnienie. Eckhart w inny sposób myśli o esse, myśli o istnieniu. Jest jedno czyste istnienie względnie bycie, jedno czyste istnienie względnie bycie. Dlatego jego najsłynniejszy traktat łaciński, prolog do dzieła Test, który pan tutaj wspomniał, rozpoczyna się od zdania: istnienie jest Bogiem. No, to jest proste odwrócenie tylko i wyłącznie szyku na pierwszy rzut oka. Tomasz powie: Bóg jest swoim własnym istnieniem, Deus est sum ipsum sum esse. Natomiast jak odpowiada: esse est Deus, wydaje się, że to jest tylko przestawienie szyku. No, w tym przestawieniu szyku jest kompletna zmiana optyki. Jest tylko jedno istnienie. Ponieważ istnienie jest jedno, ponieważ są takie, można powiedzieć, spekulatywne, proste argumenty, ponieważ to, co byłoby poza istnieniem, nie może być istnieniem. Tak? W związku z tym jest tylko jedno istnienie. To są takie bardzo w sumie zabawne argumenty, ale one są dość trudne w gruncie rzeczy do zbicia. Jest tylko jedno istnienie. Nie może być nic, co cokolwiek dodaje do istnienia. Są trochę takie quasi parmenidejskie, z tym, że to istnienie u Eckharta jest bardzo zdynamizowane. Bardzo zdynamizowane. Jest więc jedno istnienie. To, co nazywaliśmy Bogiem, zostaje oddarte z pojęcia Bóg w jego obiegowym znaczeniu jako odrębnego istnienia bytu najwyższego. Zostaje tutaj na drodze apofatycznej zupełnie ogołocone, po czym zostaje mu przywrócone pojęcie istnienia jako istnienia wszechogarniającego. Istnienia, w którym jest wszystko, ale nie tak jak u Spinozy, jako przypadłość w substancji. On próbuje znaleźć inne perspektywy intelektualne, żeby
rzeczom, które są w jednym istnieniu, nie odbierać podmiotowości. Może tak to trzeba było powiedzieć. Więc są takie bardzo ciekawe zwroty w kazaniach, kiedy powiada on, że to boskie istnienie, czy też Bóg już w zupełnie innym sensie, on się tak jak plaster smalcu wytapia, takie tam są dosadne określenia, ale wytapia się do wewnątrz. Więc wyobraźcie sobie plaster słoniny, przepraszam, tak? Słoniny, która się wytapia na smalec, ale do wewnątrz. Nic na zewnątrz nie wycieka, tylko wszystko pozostaje w środku, tak? I tak właśnie jest z jednym istnieniem, że wszystko z niego wychodzi, pozostając wewnątrz. To jest ta formuła takiego panenteizmu. Jesteśmy, ale niekoniecznie panteizmu, to jest właśnie dyskusyjne. Wszystko, panenteizm, wszystko jest jednym, tak? To jest w gruncie rzeczy, im więcej lat o tym myślę, tym bardziej jestem przekonany, że Eckhart w ten sposób, bo to jest pewna radykalizacja myślenia neoplatońskiego, tak? Tam też jest ta przysłowiowa jednia, która się wytapia, ale ona się wytapia na zewnątrz, prawda? Ona się wylewa na zewnątrz i dopiero potem w jakimś ruchu, nie wiem, dziejowym, czasowym powraca. Tutaj nie ma żadnego powracania czegoś, co było na zewnątrz, tak? Oczywiście to rodzi problemy związane z ludzką wolnością i tak dalej, i Eckhart jest ich poniekąd świadomy, ale nie jest tak łatwo to znaleźć w jego myśleniu. A to jest dygresja, której w tym momencie nie chciałbym. Wytapia się wszystko do wewnątrz. Myślę, że to jest radykalizacja myślenia neoplatońskiego, które radykalizacja oznacza tutaj etymologicznie, tak, od radix, korzeń, powrót do korzeni. Tak? Radykalizacja jako powrót do korzeni, czyli co? Co byłoby korzeniem greckim myślenia neoplatońskiego? Oczywiście Heraklit. Nie? Gdzie wszystko jest jednym. Tak? Wszystko jednym. To jest to jedno z głównych myśli Heraklita. I można powiedzieć, że od Heraklita do Eckharta myśl europejska dokonuje takiego obrotu. Tak? Z tym, że to Eckharta jest, ponieważ przeszło tę całą drogę neoplatonizmu, tradycji chrześcijańskiej i tak dalej, to jest niezwykle spekulatywne, to jest niezwykle mądre, to jest niezwykle takie wycyzelowane i pojęciowo budowane. Ale wydaje mi się, że tutaj jest powrót do tego wyjściowego doświadczenia greckiej umysłowości. A więc Bóg jako... Nie Bóg, ale boskość, Gottheit. To też pojawia się u Eckharta, termin Gottheit. Owo inne niż wszystko, które jest jednym obejmującym wszystko, pozwalającym być i zawierającym w sobie. To coś nazywa on boskością. Boskością, którą wyraźnie odróżnia od tego, co w tradycji chrześcijańskiej jest nazywane Bogiem. To ma pewne takie wizualizacje czy konceptualizacje teologiczne, że tylko to jest takie bardzo statyczne myślenie. U niego jest ruch, tam jest przedzieranie się od myślenia o Bogu, który tak czy inaczej jest tam, a my tu, do myślenia boskości, która jest odarta z wszystkich przedmiotów osobowych, z wszystkich określeń, nawet transcendentalnych, jest prostym jednym, a jednocześnie pozwalającym być wielości. Tak? To jest to, o czym on myśli. Pojawia się tutaj też termin bezgrunt, czyli jakaś otchłań, no mówiąc, tłumacząc literacko, bardziej zaś filozoficznie, znaczy abgrund, czyli bardziej filozoficznie bezgrunt, czyli taka podstawa, która sama jest bezpodstawna, tak? To też bardzo potem to pojęcie zrobi wielką karierę w myśli, no zwłaszcza w niemieckiej filozofii. Mam nadzieję, że się interesujecie niemiecką filozofią. Już za moich czasów nie było łatwo nauczyć się zajmować się niemiecką filozofią, a teraz pewnie jest jeszcze trudniej, ale skoro mnie zaprosiliście, to znaczy, że ten nie wyprali wam analitycznie mózgów całkowicie. Ja to mówię prowokacyjnie, ale zawsze ta kontrowersja była, również za moich czasów. Sam zresztą pamiętam takie różne... No nie, to już jest ten... Okej, więc to jest... Długo już mówię? Długo. To jeszcze może tak z 10 minut, z czym wytrzymacie?
chciałbym to jeszcze trochę tak poobracać, tak podlać to takim sosem jeszcze jakichś innych teorii. Jeśli czytaliście moją ostatnią książkę, Jezus nie Chrystus, to ja się tam... Bo ja próbuję tego Jezusa między innymi Eckhartem przeczytać, tak? To jest książka bardziej w sumie eseistyczno-literacka w dużym wymiarze, ale ona ma też pewne ambicje filozoficzne. Tylko po napisaniu tam iluś spekulatywnych tekstów, to tak poczułem, że może dojrzałem do tego, żeby spróbować powiedzieć coś w innym języku. Ale ja tam się odwołuję do późnego tekstu Gilles Deleuze'a, który jest komentarzem do noweli Hermana Melville'a, kopista Bartleby, ta historia z Wall Street. I Deleuze w tym tekście późnym, ostatnim chyba napisanym przed samobójstwem. No on tak dosyć mocno wykłada kawę na ławę. Jak pociąga was Deleuze, ale was odrzuca jednocześnie w tych swoich straszliwie trudnych książkach, opasłych tomach, to może warto zajrzeć do tego tekstu, bo tam wiele rzeczy wydaje mi się, że jest powiedziane bardzo, niemalże bardzo wprost. I to może być dobry taki przewodnik po Deleuze'ie, wprowadzenie do jego myśli. On tam odwołuje się w sumie do bardzo też mającego długą tradycję. On tam się akurat na Desada powołuje, ale można wiele innych przywołać źródeł tego myślenia. Rozróżnia naturę pierwotną i naturę wtórną, tak? I myśląc o naturze wtórnej, ma na myśli świat, nasz konwencjonalny świat, naszych odniesień, zachowań, który sobie konstruujemy jako podmioty myślące, komunikujące się i tak dalej. Tak? To jest ten świat, w którym my na co dzień żyjemy, świat natury wtórnej, tak? Tej wytworzonej przez nas. Ona ma charakter w jakiś sposób zracjonalizowany. Jest tam możliwość, są różne instytucje, są różne perspektywy wyjaśniania sobie rzeczywistości i jej jakiegoś, jakby to powiedzieć, okiełznywania. I z drugiej strony natura pierwotna, coś, co mogłoby przypominać być może takie lakanowskie realne, czy też właśnie heideggerowskie bycie, coś, co jest podstawowym przepływem istnienia, czy podstawowym przepływem życia. Coś, co jest zupełnie proste, nagie, niekonceptualizowalne, i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co nas wszystkich tworzy, natomiast wytrwanie w tym, to jest myślę bardzo taki lakanowski trop, wytrwanie w tym, jest w ogóle dla podmiotu nie do wytrzymania, jest być może w ogóle samobójczy. My, żeby żyć, funkcjonować, tworzyć, pracować, rozwijać się, przewidywać, planować i tak dalej, my sobie musimy ten żywioł jakoś spreparować symbolicznie. I on to nazywa naturą wtórą. Ja lubię patrzeć na te dwie perspektywy, dwa, można powiedzieć, wymiary. Lubię patrzeć w perspektywie czasowości, że jest inna czasowość tej natury wtórej, a inna jest czasowość natury pierwotnej. Czasowość natury wtórej jest zasadniczo chronologiczna, czyli tam jest przed i po, dlaczego i dlatego. Jest ciąg, rzeczywistość układa się w ciągi logicznych zdarzeń, mniej lub bardziej, jest jakaś przyczynowo-skutkowość. Oczywiście są też wydarzenia, które się w tym to rozsadzają, ale taki zasadniczo jest perspektywa, tak, tego wymiaru. Natomiast owa pierwotna natura w moim przekonaniu ma charakter kairotyczny, to znaczy, że tam czasowość ma charakter taki punktowy i totalny. Tak, że czas pierwotny, który styku z nią, jest wejściem w przestrzeń bez przed i po. Można powiedzieć totalności czasu, w którym wszystko jest współdane. I to w tej książce o Jezusie nie Chrystusie próbuję uzasadnić, że to są też nasze doświadczenia.
które każdy z nas miewa. Nie ukrywam, że ten sposób myślenia po raz pierwszy objawił mi się, jeśli tak mogę powiedzieć górnolotnie, podczas lektury kazań. Eckhart powiada, że żeby opisać, a może raczej doświadczyć jedności z Bogiem, który już nie jest Bogiem, tylko jest tą bezimienną boskością, która wszystko ma w sobie, będąc zupełnie inna. Ktoś taki, żeby tego doświadczyć, musi wyjść poza perspektywę przed i po, używa takich technicznych sformułowań przed i po, tam przed i po nie ma wstępu. Tam nie ma wstępu dlatego. Tam i dlaczego. Tam stąd to słynne jego bez dlaczego, termin techniczny. One warum. Nie? Tam nie ma wstępu również tu i tam, bo ta czasowość jest też taką matrycą, na której jakby buduje się przestrzenność. Tam wszystko jest tu i teraz. I to nie chodzi o jakąś wieczność poza czasem, w którą przyjdzie nam wejść wraz ze śmiercią, takie jest wyobrażenie chrześcijańskie. To jest to, co tu i teraz jest dla nas opcją, to jest ta, można powiedzieć, czasowość kairotyczna, tak, czasowość doświadczenia boskości. Więc to ma również taki wymiar, można powiedzieć, egzystencjalny, to jest przemiana sposobu w ogóle doświadczania podmiotu. Ma to i o tym podmiocie jeszcze chwilę. Podmiot, który, mówiąc tak po delezjańsku, który rozpościera wokół siebie świat natury wtórej, ten podmiot jest specyficznie, można powiedzieć, egzystencjalnie, można powiedzieć, usposobiony. Jest w pewnym egzystencjalnym położeniu, mówiąc językiem Heideggera. Eckhart nazywa to położenie Eigenschaft. Eigenschaft, czyli własność, właściwość, ale to jest język staroniemiecki, tam jest akcent na własność, na posiadanie. Ja to przetłumaczyłem jako swojość, że jestem swój własny. Chodzi mi zawsze o moje swoje. Tak mniej więcej to Eckhart wykłada. To ten podmiot, który myśli o swoim cały czas, który działa ze względu na siebie i na swoją korzyść, który, mówiąc językiem Heideggera, ciągle troszczy się o siebie, to jest ten podmiot, który rozpościera wokół siebie tę perspektywę chronologicznej czasowości, a więc jakby przesuwa się w stronę tej konwencjonalnej natury wtórej. Ten, kto jest w jedności z Bogiem, kto przedziera się do tego wymiaru, ten tego egzystencjalne położenie się zmienia. To jest moment przemiany, jeśli chcecie, metanoi. Tutaj znika ten podmiot, który jest podstawą takiego też, myślę, metafizycznego myślenia o podmiocie, właśnie jako ego, które jest odrębne, indywidualne i tam działa w świecie, który jest mu przed, jego przedmiotem, prawda? Tutaj następuje anihilacja tego rodzaju egzystencjalnego położenia. Pojawia się owo właśnie ja i Bóg jesteśmy jednym, albo w języku bardziej takim obrazowym, chyba już się gubię, co jest obrazowe, a co jest spekulatywne, pojawia się to stwierdzenie głębia duszy. Głębia duszy. Głębia duszy, która również jest abgrund, czyli jest bezdenna. Można powiedzieć tak, próbując sobie to przestrzennie wyobrazić, że Eckhart powiada, w człowieku pod jego ego, pod jego rdzeniem, jego podmiotowości znajduje się, można powiedzieć, nieskończona otchłań, która jest samą boskością. Można jakby wejść, wchodząc w siebie, również można tej transgresji do przeżycia czy uświadomienia sobie tej jedności doświadczyć. Okej, to już prawie koniec. Ja bym jeszcze powiedział tylko jedną rzecz, bo w nieprzypadkowym momencie dziejowym się pojawia ta myśl Eckharta. Ona się pojawia w momencie z jednej strony takich pierwocin nowoczesności, to znaczy pojawia się
pojawiają się zalążki mieszczańskiego społeczeństwa, pojawiają się w ogóle społeczności miejskie. On generalnie do takich ludzi mówi te swoje kazania, czym się strasznie naraża duchowieństwu. To był czas dosyć dużej swobody dyskusji na uniwersytetach, może nawet większej niż dzisiaj, ale to była pewna korporacyjna lojalność. O tych rzeczach, które wydają się karkołomne, heretyckie z punktu widzenia doktryny, nie wolno było rozmawiać na zewnątrz. Tam można było eksperymentować dowolnie, można było naprawdę bardzo, bardzo sobie na dużo pozwolić. Eckhart w tym świecie akademickim, no jakoś w tym się, myślę, taką inwencją, błyskotliwością wyróżniał, natomiast on jakby wyniósł, trochę tak jak Prometeusz, wyniósł to światło z Olimpu paryskiej Sorbony, wyniósł je na ambony Strasburga i innych tam mniejszych lub większych miasteczek, głównie nad Renii. I tutaj się zaczął duży, duży, duży problem, prześladowanie przez inkwizycję. To był taki moment, kiedy rzeczywiście była pewnie możliwość zupełnie innego rozwinięcia się chrześcijaństwa u początków nowoczesności. Ale to może w dyskusji. Ale to zostało rzeczywiście zczapowane bardzo mocno przez no, taką patriarchalną, hierarchiczną strukturę feudalną, kościelną. I Eckhart zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Został przez franciszkańską inkwizycję oskarżony. Miał możliwość bronienia się przed papieżem, wjechał do Awinionu, to był czas tej awiniońskiej, tego rozłamu i tam umiera. No, będąc jeszcze no, nie bardzo w podeszłym wieku, choć tak na standardy średniowieczne już pewnie całkiem, bo pewnie był po 60, ale nie wiadomo, co się stało. No więc różne są również teorie spiskowe, dzisiaj popularne. Można by nakręcić jakiś film kryminalny, o jakiś thriller o mistrzu Eckharcie. To byłoby całkiem, myślę, interesujące. Co tam się stało? Okej, okay, ale o co mi chodzi, żeby już nie przedłużać. Ten czas rodzącej się nowoczesności to jest moment pojawienia się ludzi, którzy zyskują swoją indywidualność. To znaczy nie zadowala ich religijność polegająca na tym, że no, przywołując ten obraz gotyckiej katedry, że są jedną z cegiełek w tej wielkiej budowli i bycie cegiełką w tej budowli jest jakimś takim szczytem aspiracji podmiotów. To były klasy emancypujące się bardzo mocno, wyłamujące się też z tej struktury feudalnej, które zaczynały mieć indywidualne aspiracje i one zaczęły się zrazu przejawiać właśnie w emancypacji religijności, że tak do tej pory to może tylko mniszki i mnisi mogli tam dywagować o zjednoczeniu duszy z Bogiem, a oto nagle pojawiły się całe rzesze ludzi świeckich, nie składających ślubów zakonnych, którzy chcą mieć do tego dostęp. Eckhart im to ten ogień z Olimpu kościelnego, tam tych zakamarków wynosi i dzieli się z nimi tym obficie i to jeszcze w takiej radykalnej, spekulatywnej formie, tak jakby żadna, że tak powiem, mniszka nie miała odwagi pomyśleć. To ci ludzie byli w stanie tak pomyśleć, kiedy Eckhart im o tym mówił, no bo coś tutaj było nowego. Można powiedzieć w związku z tym trochę w takim języku właśnie może psychoanalitycznym, nieco lakanowskim, że ten fantazmat religijny, on się odkleił od tego, co byłoby tutaj realnym, czyli jakąś, można powiedzieć, aspiracją i potrzebą, czy pragnieniem, które było w tych szerokich rzeszach emancypujących się. Znaczy, że ten tradycyjny fantazmat teologiczno-duchowościowy, tak? On po prostu oparty na takich założeniach bardzo mocno feudalnych, on po prostu przestał w jakikolwiek sposób odpowiadać doświadczeniu tych ludzi. Trzeba było szukać innego fantazmatu, który mógłby im ich doświadczenie duchowe w jakiś sposób nazwać, pozwolić im je w związku z tym też przeżywać. I Eckhart był kimś takim, kto dokonał
To jest też ten termin przedzieranie się. On się też przedarł przez ten odklejony fantazmat i dokonał jego destrukcji, czy też jego dekonstrukcji. Unicestwił to bardzo sklejone z feudalnym społeczeństwem pojęcia Boga jako tego pierwszego bytu, władcy i tak dalej, suwerena. Dokonał jego destrukcji, wprowadzając właśnie inny koncept filozoficzno-teologiczny, który był bardziej odpowiedni dla ludzi, którzy mają indywidualne i egalitarne aspiracje, jeśli chodzi o duchowość. I to jest właśnie ta koncepcja Boga, który już nie jest Bogiem, tej boskości, w której wszystko jest równe, powiada Eckhart. Boże. Wszystko jest równe, jak w rewolucji francuskiej. Wszystko tam jest równe. Nie tylko każdy człowiek jest równy. Już nie ma biskupa ani grzesznika, że oni są jednym. Nie tylko oni, ale również komar, mucha i źdźbło trawy. To wszystko jest tam jednym. Jesteśmy absolutnie jednym, jako wszystkie istoty, w cudzysłowie, stworzone, tak? A nawet można powiedzieć więcej, że mucha, powiada, która by się przedarła do tej źródłowej jedności i tam zobaczyła siebie, byłaby czymś niedoskonale wyższym niż wszyscy aniołowie, już nie wspominając o biskupach i papieżach. Już kończę. Więc to byłaby taka puenta. No w tym sensie wydaje mi się, że mistrz Eckhart ma ciągle przed sobą sporą perspektywę. On wydaje mi się wciąż w jakimś stopniu jest przed nami. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję. I czekam na pytania, krytyki, kontrowersje. Ja chciałem spytać, czemu właściwie wtedy ten fantazmat przedekhartowski był w kryzysie? Czy źle pana rozumiem, że Eckhart tak trochę ze swoją myślą jakoś trafił w pewien okres, kiedy miała ona żyzny grunt? Czy było to rzeczywiście... Był to czas takiego, tak jak powiedziałem, bardzo dużego pobudzenia religijnego. Tam gdzieś prefiguracja byłaby może nawet na południu w ruchach franciszkańskich, na północ to była dewocja moderna, ale to było takie rzeczywiście pobudzenie w dużych miastach, właśnie w takich protomieszczańskich kręgach. I tam rzeczywiście chodziło, to bez wątpienia, o to, żeby ten, kto nie jest na żadnym tam szczeblu tej hierarchii kościelnej, żeby mógł mieć jakby pełne prawo i pełen dostęp do przeżywania jedności z Bogiem, tak? No i oczywiście można powiedzieć z naszej perspektywy, no w kościele katolickim ludzie to jakoś dzisiaj, być może, nie wiem, bo nie jestem, przeżywają w oparciu o taki, można powiedzieć, przedekhartiański dyskurs duchowościowy. Natomiast ja bym zaryzykował taką tezę, że tam było duże zapotrzebowanie na coś radykalnego, na coś radykalnego w tym doświadczeniu duchowym. I wydaje mi się, że Eckhart dobrze to wyczuwał i dawał pewną propozycję jakoś ogarnięcia tego, nazwania tego. Nie? To były bardzo takie kręgi, bardzo takie charyzmatyczne. Dużo tam jest kontrowersji na ten temat, co oni tam wyprawiali, jakichś tam przekroczeń transgresyjnych dokonywali. Trudno to tego dociec, dlatego że częściowo te przekazy, co tam się mogło dziać, są przekazami inkwizycji, która, no są dość poważne badania, które mówią o tym, że ona prawdopodobnie, chcąc wytropić te herezje, tak naprawdę poprzez tortury i tak dalej ją wykreowała. Znaczy, że ludzie odpowiednio torturowani byli w stanie się przyznać do wszystkiego, tak? W związku z tym do końca nie wiadomo, co tam się działo, ale na pewno był jakiś taki szalony ferment i szalone pragnienie jakiegoś takiego niecierpliwego, bardzo radykalnego doświadczenia mistycznego, które było trudno, tak mi się wydaje, trudno było w tym tradycyjnym języku wyeksplikować.
Eckhart odpowiadał na tą potrzebę bardziej jakiegoś takiego dosadnego, radykalnego języka. Ale jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta potrzeba była tak wyraźna akurat wtedy, akurat tam? Znaczy, wydaje mi się, że to rzeczywiście jest... Jest okres, tak jak powiedziałem, bardzo silnego rozwoju miast nad Reni, pojawiania się tam jakichś takich nowych form produkcji, pojawiania się w związku z tym też no, różnych cechów rzemieślniczych i tak dalej, rozrastania się tego. Tutaj bym tego upatrywał, w pewnych przemianach takich społeczno-ekonomicznych, tak mi się wydaje, polityczno-ekonomicznych. Tutaj chyba jest to źródło. Tak, no tak najkrócej bym odpowiedział. Oczywiście są też pewnie inne jakby czasy, do tego się mogły dokładać doświadczenia wojen czy zaraz. To też może zawsze takie poczucie pewnego apokaliptycznego nastroju, który wisi w powietrzu. To też i to na pewno przynajmniej w kontynuacji tego całego fermentu grało dużą rolę, bez wątpienia. Ja się chciałbym zapytać, na ile ten świat wtórny, teraz może trochę to zabrzeć jak anachronizm, może być jakby sajende, te u Heideggera, te jakby konkretne rzeczy, mogą być u Eckharta Bogiem w sensie tej teologii nie eckhartowskiej, tego na zewnątrz. Aha. Też biorąc pod uwagę to, co pan mówił o tym przedzieraniu się i wejściu do środka, tak jakby on przyszedł od tego Boga właśnie teologicznego, tych rzeczy do środka tego bycia. Znaczy jeśli mogę, jeśli dobrze rozumiem, to ciekawe jest pytanie. Znaczy tam pojawiają się takie momenty, kiedy... Kiedy dla człowieka Bogiem staje się, nie wiem, on tak dosadnie wypowiada but, albo w tej chwili nie pamiętam, jakie tam są jeszcze inne, albo krowa, tak? Znaczy, że są jakieś przedmioty pożądania dla tej swojości, czyli tego ego, które jest na siebie nakierowane, że pojawiają się jakieś przedmioty pożądania, które mogą owładnąć tak tym podmiotem, jak właśnie jakiś idol, tak? To absolutnie tak. I pewnie można by się zastanowić, znaczy myślę, że ma pan rację, że jeżeli pojawia się wizja świata jako wielu odrębnych rzeczy, które są poza nami, mają swój odrębny byt, tak? To one, tak jak u Tomasza Zakwinu, one mają charakter analogiczny, można analogicznie o nich orzekać w zestawieniu z ponadświatowym Bogiem, nie? Więc to jest w pewnym sensie jedna struktura metafizyczna. Odrębny ode mnie kamień, on w jakiś sposób, w sensie swojego sposobu istnienia jest analogiczny do odrębnego pozaświatowego Boga. Więc szukanie tej boskości, która dekonstruuje nam jakoś tego pozaświatowego Boga, jednocześnie dekonstruuje ten metafizyczny obraz odrębnych poza nami rzeczy. No właśnie, a co gdyby to prowadziło w zasadzie do takiego odwróconego gnostycyzmu? Co to znaczy? W tym sensie, że tym złym były właśnie by ten Bóg teologiczny i rzeczy dookoła, a to, co jest dobre, byłoby w środku. Okej, okay, można tak to interpretować, tylko że u Eckharta problem polega na tym, że ten Bóg metafizyczny i te rzeczy odrębne poza nami to jest iluzja. Znaczy w sensie, nie w tym sensie, że Pana nie ma tutaj, tak? Tylko że moje postrzeganie Pana statusu ontologicznego jest pewną iluzją, którą sobie wytwarzam ze względu na to, jak przeżywam swój własny byt odruchowo, tak? Więc to nie jest tak, że w środku jest prawda, a na zewnątrz jest zło, albo że w środku jest realność, a na zewnątrz jest tylko fikcja. Nie, to wszystko jest. Znaczy nic nie znika, tylko w inny sposób na to patrzymy. Tak? W inny sposób na to patrzymy. Więc w tym sensie nie do końca się to łapie na taki odwrócony gnostycyzm, ani też nie łapie się na solipsyzm. Tam był jakiś. Ja chciałem zapytać, jak u Eckharta można by
doświadczenie mistyczne w sensie, czy jest ono raczej pracą podmiotu, czyli wchodzeniem w duszy, czyli jakimś epochę, żeby tam odnaleźć tą, nie wiem, iskierkę? Iskierka to jest właśnie ten, ta bezdeń w nas, ale ona zasadniczo jako iskierka duszy, póki się nie przemienimy, to tylko jako iskierki możemy jej doświadczyć, a ta iskierka się w pożar świata, jeśli tak mogę powiedzieć metaforycznie, przekształca, kiedy tam wstąpimy. Okej, okay. Czyli czy to jest podmiotowe działanie, czy... Czy jakby właśnie o drugiej stronie, czyli od tego wyciągnięcie od tej boskości, a jeśli tak, to jakie warunki musi spełnić podmiot, żeby być pociągnięty przez nie? Znaczy... Absolutnie, absolutnie nie jest tak, że jest jakaś technika przejścia, nie? Czy on mówi, że nie ma żadnego sposobu, że jedyny sposób to jest sposób bez sposobu. Bez sposobów trzeba się wyzbyć wszelkich sposobów na dotarcie do źródła, czy na zjednoczenie się z Bogiem, żeby móc się z Nim zjednoczyć. Trzeba się wyzbyć. Ale to znowu nie oznacza, że mamy się wyzbyć wszelkiej aktywności i tylko czekać na tak kwietystycznie na to, że spłynie na nas łaska. Nie? Też nie. Wyraźnie mówi on o przedzieraniu się. I wydaje mi się, że taka perspektywa zrozumienia tego jest taka, że przede wszystkim to jest droga do czegoś, co już jest, znaczy, że w nas jest jedność z tym niemetafizycznym Bogiem, to jest właściwy sposób bycia, który jest naszą, realną możliwością, jest czymś w nas wpisanym, natomiast jest to przesłonięte tym konwencjonalnym, nastawionym na siebie, które też to jest wielkie pytanie, skąd się to w ogóle bierze. Eckhart na to pytanie nie odpowiada w sposób zadowalający. Natomiast ja myślę, że to jest tak, że ponieważ że iskierka w nas, ona cały czas pełga, czyli ten głębszy sposób bycia, on nie jest w nas nieobecny, on jest jakoś obecny, ale jak mówić niewyraźnie. Jedność z Bogiem w nas pracuje, natomiast my jesteśmy jakby na poziomie tej swojości, tego Eigenschaft, my jesteśmy z tym nieskomunikowani. Nie? I teraz chodzi o to, że to do nas jakby puka, trochę tak jak u Freuda, nieświadomość, ona jest, ona puka, chociaż my nie mamy pojęcia. Nie? Teraz chodzi o to, żeby zrobić jakiś taki zwrot duszy, żeby spróbować na to pukanie odpowiedzieć. Nie? Więc to nie jest też kwestia jakiejś nadprzyrodzonej łaski, która musi do mnie przyjść. Jeżeli jest karta łaska, to jest to coś takiego, co jest właśnie tą iskierką we mnie, cały czas obecną. W związku z tym trudno jest tak jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Znaczy Eckhart, choć myślę, że w jakiś sposób odpowiadam, czy Eckhart nigdy nie mówi o doświadczeniu mistycznym wprost, albo prawie nigdy, natomiast cały czas mówi o tym, jak do tego jakby dotrzeć. W związku z tym można byłoby przypuszczać, że tutaj jakby wszystko jest po stronie podmiotu, który musi podjąć wysiłek i wtedy dojdzie, nie? Ale z drugiej strony on zawsze mówi już z wnętrza tego doświadczenia, którego porwało. Więc to jest, myślę, kwestia bycia porwanym przez coś, co jest suwerenne, choć nie jest kapryśne, bo to zawsze jest w nas, jako pewien status wręcz ontologiczny. Ale z drugiej strony potrzebny jest wysiłek ciągły, żeby się do tego przedzierać. Ja bym to tak najbardziej streścił. Bo w sumie on mówi tak, że jeżeli nie rozumiecie tego, o czym ja mówię, to się po prostu tym nie martwcie, to zostawcie to. To znaczy, że tylko ci, którzy już jakby usłyszeli to pukanie, choćby w jakiś nietematyzowany sposób tego doświadczyli, są w stanie zrozumieć moje słowa, nie? Więc tam na pewno jest prymat łaski, ale nie takiej nadprzyrodzonej z zewnątrz, jak u Lutra, która musi zanihilować w ogóle cały ten grzeszny podmiot. Tylko to jest coś, co jest jakąś głębszą dyspozycją w samym podmiocie, która cały czas się odzywa i wręcz, ja to analizuję w książce, to jest niezwykle istotne pytanie, można to, co to jest ta łaska, to można to odnieść do pojęcia intelektu. On też tam strasznie dialektycznie gra sobie pojęciem intelektu, takim scholastyczno-neoplatońskim.
Ale generalnie sprowadza się do tego, że ta iskierka jest siłą intelektu w nas. Znaczy, że nam się może nie chce przebijać do czystego bytu, do czystego bycia. My możemy nie chcieć abstrahować, możemy nie chcieć iść tą drogą apofatyczną, natomiast jest w nas suwerenna siła intelektu, która cały czas to inicjuje. To się w nas cały czas inicjuje. A my albo my możemy jakby przed tym uciekać, albo możemy jakby spróbować w tę aktywność iskierki, czyli intelektu, który przedziera się do czystego bycia, my możemy się jakoś spróbować w to włączyć. To byłaby taka najbardziej chyba pełna odpowiedź na pana pytanie, jaką potrafię dać. Jeszcze mam może pytanie z tym sercu do tej właśnie tej pracy spekulatywnej. Właśnie czy jakby mógł pan coś właśnie powiedzieć, co by to do końca było? Tak? Czy to chodzi o to, że ten Eckhart mówi o tym, w tym sensie mamy sobie to uświadomić i ciągle sobie to uświadamiać? Czy to jest właśnie bardziej taka praca typu zdzierania kolejnych pojęć i to też jest takie jakąś taką pracą troszkę antypojęciową, tak? Czy pojęciową, tylko że w takim duchu anty. Czy to jest właśnie, czy są jakieś elementy medytacyjne, może też gdzieś tam podsunięte? Medytacyjnych raczej nie ma, bo to są, wie pan, to o czym mówimy tutaj, to są takie krótkie kazania, no krótkie lub niekrótkie. No, trzeba by odczytać i zobaczyć, ile to będzie trwało, no takie pewnie kilkunastominutowe jakieś formy wypowiedzi, które są trochę takimi miniaturami filozoficznymi, ale one też mają na pewno jakieś funkcje retoryczne, też mają ludzi do czegoś skłonić, nie? Coś mają wytłumaczyć, ale jednocześnie mają do czegoś pociągnąć, budzić ciekawość, obudzić jakieś intuicje, nie? Więc to gdzieś się spotyka. Elementów medytacyjnych tutaj nie ma. Ja nie wiem, czy Eckhart medytował. On generalnie miał takie dosyć ambiwalentne podejście do wszelkich tak lub inaczej rozumianych praktyk religijnych. Znaczy, że to może być, nie przeszkadza, ale to w ogóle nie jest to o co chodzi, nie? Że ta przemiana umysłu, na jego podstawie trudno sobie wyobrazić jakąś medytację czy formę medytacji, która miałaby tę przemianę umysłu spowodować. Powoduje ją raczej ruch myślenia. Tu jest raczej, nawet jeżeli to jest odzieranie się ze wszystkiego, szukanie pustki, to poprzez jednak spekulatywną pracę, taką, że myślimy o Bogu, więc jeżeli chcemy o nim pomyśleć konsekwentnie, to koniec końców musimy nie nazywać go już Bogiem. Cały czas jest jednak w tą stronę, a nie, że jakby wyzbywamy się po prostu myśli, żeby być w czystej pustce. Raczej nie. Raczej on nie używa raczej słowa pustka w odniesieniu do Boga. Czasem tak tłumacze to tłumaczą, ale tego leere tam nie ma. Leer, nie, raczej nie ma. Są jakieś inne tutaj pojęcia użyte, więc tą stronę raczej nie. W tym sensie, nie wiem, jakieś takie skojarzenia czy z buddyjskiej i tak dalej, niekoniecznie grają. Z drugiej strony jest bardzo wielu buddystów, zwłaszcza tradycji Zen, którzy odnajdują w Eckharcie swój własny świat. I to jest też bardzo ciekawe. Można by to było prześledzić. No bo właśnie jest pewien język paradoksów, tak jak tam są te koany, to tutaj są jakieś takie bardzo dziwne formuły, ale też w ogóle samo myślenie, że on gdzieś ten przepływ wszystkiego, jedność wszystkiego jakoś otwiera, nie? Więc tutaj byłby jakiś moment wspólny. Tak, więc tak bym odpowiedział na pana pytanie, na ile umiem. To może ja bym się chciała z taką refleksją łączyć, jak mogę. Że kiedy ja słuchałam pana i niektórych swoich fragmentów, to miałam skojarzenie nie tyle z Zen, co bardzo jest momentami zbieżne z poglądem Dzogchen w buddyzmie tybetańskim. Łącznie z tą metaforą słoniny, tutaj aż się uśmiechnęłam, bo to nie jest stricte Dzogchen, to jest buddyjska filozofia Madhyamiki, to jest indyjska szkoła. No ale Dzogchen też jest jakby tutaj
powiązany z tym i tam jest, tam się ma taki pojęcie jak podstawa, z której się wszystko wyłania, ale zjawiska, które się wyłaniają, są z tej podstawy niezrodzone. Wie pani co, bo ja myślę, że ja nie jestem specjalistą od filozofii wschodnich, ale był taki moment, że ode mnie zażądano w uniwersytecie, żebym zaczął wykładać filozofię wschodu. No więc przygotowałem taki bardzo propedeutyczny wykład i tam też wiele razy albo się uśmiechałem pod nosem, albo oczy mi się szeroko otwierały. I gdybym miał jakoś w ogóle powiedzieć, skąd się to bierze, bo myślę, że to jest ewidentne. Natomiast jeśli miałbym powiedzieć, skąd się to bierze, to bym powiedział tak, trochę może pozwalając sobie na pewien skrót myślowy, czy taką dość karkołomną tezę, ale jednak myślę, że ona może być do przemyślenia, że ta tradycja buddyjska, znaczy, że inaczej, że w dużym stopniu myśl hinduistyczna jest neoplatonizmem, czy też odpowiada neoplatonizmowi. Są bardzo duże analogie. I tak jak Eckhart, można powiedzieć, radykalizuje i w ten sposób przekracza myślenie neoplatońskie, podobnie jest z myśleniem buddyjskim, prawda? Że ono przekracza myślenie hinduistyczne w ten sposób, że je radykalizuje w jakimś sensie, prawda? Że domyka tę immanencję w jakimś sensie, tak? I chyba po prostu to są pewne bardzo, w związku z tym, analogiczne przekroczenia własnej tradycji, które to tradycje przekraczane, one mają coś ze sobą wspólnego, bo jednak jak się indyjską filozofię czyta, to są bardzo zastanawiające różne, oczywiście w różnych tam szkołach czy teoriach, ale jednak podobieństwa z myślą neoplatońską i są bardzo, to jest bardzo, bo to jest pytanie, czy to jest po prostu wspólne dziedzictwo indoeuropejskie, że to jest po prostu paralelizm, czy też to jest naprawdę kwestia też jakichś, można powiedzieć, wzajemnych oddziaływań, o których bardzo mało wiemy, ale które jednak następowały choćby, nie wiem, ze względu na rozprzestrzenianie się cywilizacji helenistycznej, prawda? Wiadomo, że oni gdzieś tam dotarli aż do Indii, że były jakieś być może wzajemne inspiracje, ale my bardzo mało o tym wiemy, a już na pewno nie tacy laicy, może pani specjalistką, ja jestem laikiem. Więc to w takiej powszechnej wiedzy raczej nie funkcjonuje, są różne oczywiście też też new age'owe po prostu fantazje, nie? To jasne, wiesz, Jezus też był w Tybecie, wiadomo, nie? Natomiast może jakby nie idąc tak ostro w takie jakieś pomysły, no ja bym jednak był jakby trzymał się tego, że jest zadziwiająca zbieżność. W związku z tym, jak ktoś to radykalizuje w duchu pewnego radykalnego doświadczenia duchowego, jakoś przebudzony, no to też będzie tworzył jakieś analogiczne być może struktury. Dziękuję. Ja mogę mieć pytanie? Ja mam takie pytanie, bo tu, no, ja zostałem na początku taki, że to jest doświadczenie mistyczne i trochę nawiążę do tej innej mistyki. No tam pan powiedział, że to nie chodzi o taką mistykę, nie, ale no, w takim chrześcijańskim rozumieniu mistyka, ona ma zawsze ten aspekt relacyjny, jest zawsze relacja, jest dialog, to jest, o to chodzi w tej mistyce takiej, która została wspomniana. Tak. I tutaj właśnie zastanawiam się, bo ja, czy w ogóle w tym takim spekulatywnym myśleniu Eckharta, tak to rozumiem, że to jest bardziej spekulacja, czy w ogóle jakby jest jakiś element relacyjny, element... Międzyosobowy relacji. Tak, międzyosobowy, element dialogu. I jeżeli by tego nie było, że to byłaby czysta spekulacja, tak? Czyli po prostu ja jestem podmiotem, który jakoś tam intelektualnie pracuje, czy w ogóle używanie takiego sformułowania, że to jest doświadczenie mistyczne, czy w ogóle jest uzasadnione? No wie pan, no ale to, znaczy wydaje mi się, że w większości tradycji religijnych, możemy się tutaj pokłócić, ale wydaje mi się, że akurat doświadczenie mistyczne jest związane z doświadczeniem czegoś, co jest jednością i paradoksem, a niekoniecznie, i to chyba tylko w tradycji chrześcijańskiej, no nie wiem, być może, że też w tych innych monoteistycznych tradycjach, tak, to będzie się chciało połączyć doświadczenie mistyczne z relacją międzyosobową.
I dlatego chrześcijaństwo zawsze miało problem z mistykami. Zawsze. Jak pan popatrzy na, nie tylko na mistrza Eckharta, ale wszyscy mistycy są po prostu nacenzurowanymi, są bardzo mocno badani pod względem ortodoksji. Dlatego, że mistyka ma właśnie w sobie taki rys anarchiczny i panenteistyczny, wydaje mi się, w każdej tradycji religijnej, więc w chrześcijaństwie też ma, a chrześcijaństwo, co będzie bardzo mocno w tradycji protestanckiej obecne, jest zasadniczo antymistyczne, nie? Więc tak bym odpowiedział, że trochę nawet od drugiej strony. Luther po prostu potępia wszelką mistykę, nie? Oczywiście, no potem w tradycji i tak luterańskiej powraca, bo do tego się z doświadczenia religijnego nie da wyrugować, ale ono zawsze jest w napięciu z doktryną chrześcijańską. Im bardziej jeszcze ją się będzie oczyszczać, w cudzysłowie, z tych naleciałości neoplatońsko-greckich, nie? To tym bardziej będzie jakieś takie napięcie i konflikt. No, więc ja bym powiedział, że raczej tu jest mistyka w formie czystszej i tutaj naprawdę nie chodzi tylko o jakąś taką spekulację, w sensie, dlatego też zacząłem dzisiejszy wykład od tego, że to nie jest jakby, wie pan, ta praca intelektu, ona nie jest to jakoś oderwana od, tak jak w nauce jest oderwana od kwestii, nie wiem, egzystencjalnych, wewnętrznych i tak dalej. Nie, ta praca intelektu będzie jakąś najintymniejszą, można powiedzieć, towarzyszką tego niewymownego doświadczenia boskiej wszechjedności, która jest, no znowu w tej tradycji, jeżeli sięgniemy jeżeli zgodzicie się, że to może być powrót do presokratejskiej myśli Heraklita, to przecież to wszystko jest żywe. Tutaj dotykamy jakby życia w jego największej intensywności, które już jest jakby poza jakby moje i twoje. Powiedziałem, to nie jest solipsyzm, że ja teraz wszystko anihiluję, jestem tylko ja i się pławię. No tak chcą być może niektórzy krytycy mistycyzmu, choćby tam, nie wiem, w tradycji filozofii dialogu, nie? To się tam pojawia, że to jest takie egotyczne i tak dalej. No to może być, ale to zawsze będzie w moim przekonaniu jakieś takie niedorobione, takie częściowe, nie? Radykalna mistyka, wydaje mi się, że ona traci też nie tylko ten biegun Boga, ale też biegun siebie jako czegoś, co broni swoich granic, co używa rozumu, co jest takie jakieś, wie pan, to trochę to, o czym pan mówi, nie? Tam jest jakaś intensywność życia zatracającego podmiot. I to jest jakieś fascynujące dla mnie. I też, no, w związku z tym dla mnie, jeśli już mogę też pójść do przodu, skoro się cofam do Heraklita, to pójdę też do przodu. Już zostawię tego Heideggera, którego widziałem po waszych reakcjach, nie bardzo lubicie. No to weźmy Nietzschego, tak? Zresztą ta moja książka, Inna boskość, to jest człowiek o Eckharcie, czytanym Heideggerem. Ona się zaczyna od dla mnie bardzo ważnego wstępu na temat Zaratustry. Wprowadzenia pierwszej części. Ostatnio właśnie wróciłem zresztą do tego, no wracam ciągle, to jest książka mojego życia, wcale nie te kazanie Eckharta, nie bycie i czas, tylko Zaratustra jest dla mnie najważniejszym tekstem filozoficznym, jeśli miałbym, i fragmenty presokratyczne plus pewnie pewne dialogi albo fragmenty dialogów Platona. No to wydaje mi się, że absolutnie, znaczy dla mnie autentyczna mistyka, jakbym miał zostawić to pojęcie, będzie w przestrzeni transowego, ekstatycznego doświadczenia życia, które jest czymś pierwotnym i które jest grą relacji, które są wcześniejsze niż wszelkie strony relacji. I moim zdaniem to jest to greckie źródło, a jednocześnie jest to powraca u Nietzschego w jakiś taki obłędny wręcz sposób. I to są dla mnie jakieś takie... Więc jeżeli miałbym myśleć o mistyce, która dla mnie jest istotna i przekonująca, to byłaby mistyka bez Boga, ale właśnie z tak rozumianą boskością życia. Się objawił, obnażyłem teraz przed wami, ale specjalnie jakby nie będę się pozbraniał przed tym częściowym stripteasem. A na ile istotna w tym zbliżeniu do fenomenów
jest u Eckharta wola intelektu? On zasadniczo o woli nie spekuluje. Znaczy jest tam absolutny prymat intelektu. Natomiast to pojęcie woli, dlatego właśnie zająłem się tym traktatem, o którym pan mówił, teologia niemiecka, taki traktat, no kilkadziesiąt lat po Eckharcie, gdzie ten sposób eckhartiańskiego myślenia, on zaczyna też operować pojęciem woli. Natomiast u samego Eckharta, czy tam się pojawia raczej słowo, jeśli dobrze pamiętam, miłość. Nie ma w ogóle słowa wola. Jest słowo umysł i intelekt. Jeśli chodzi o ten odpowiednik takiej scholastycznej woli, to raczej pojawia się słowo miłość, pragnienie. I ono nie odgrywa jakiejś bardzo istotnej roli w spekulacji. W spekulacji nie odgrywa. To bym tyle jestem w stanie powiedzieć teraz. Natomiast, żeby powiedzieć więcej, musiałbym przeczytać pewnie znowu te kazania. Bo tak zastanawiam się, na ile to jest deterministyczny model, który pan przedstawiał. A w jakim sensie? No bo mówi pan o mocy intelektu, która umożliwia to zbliżenie się. No i to tworzy się w ten sposób wizja, trochę taka, no wrażenie, jakby to, na ile się zbliżymy do Boga, zależało od tego, jak mamy odpowiedni ku temu intelekt. Nie, myślę, że każdy z nas ma tutaj akurat intelekt równie odpowiedni. I myślę, że człowiek ma, jeśli już mamy używać tego pojęcia woli, wolności, to człowiek ma jakby wolność podążania lub nie podążania za tym pociągnięciem umysłu, który jest transgresyjny i przekracza wszystkie w związku z tym określenia i tak dalej, nie? Znaczy, że tutaj nie ma żadnej determinacji, że jak już to jest, to my musimy pójść. Znaczy inaczej, Eckhart się raczej mierzy z tym, bo to są przynajmniej kazania, są bardzo praktyczne, on się raczej mierzy z tym, że jest taki przeciwny determinizm, że raczej ludzie nie chcą lub nie potrafią tego za tym podążyć. On mówi, warto za tym podążyć, to jest fascynujące. Mamy taką możliwość i możemy łatwo za tym podążyć, nie? Więc to jest raczej tak narracyjnie, wie pan, bo to jednak nie jest traktat, gdzie my rozważamy, czy to jest determinizm. Pan myśli o pewnych konsekwencjach, więc te konsekwencje też można wyciągać ze stylu narracji. To jest raczej zachęta. A zachęta oznacza, że ludzie raczej tego nie robią, albo nie robią tego do końca. W związku z tym nie wydaje się, żeby to było zdeterminowane, że tego nie robią. To jest raczej jakiś ich mniej lub bardziej świadomy i wolny wybór. Nie? Choć on oczywiście też jest uwarunkowany pewnymi blokadami i tak dalej, nie? Ale nie jest chyba, znaczy może tak jest, że gdyby te wszystkie blokady z człowieka zdjąć, tego egoizmu, zapatrzenia w siebie, to po prostu by to poniosło człowieka no jak nurt rzeki. Być może, że tak, ale z drugiej strony to już jest stan tak radykalny, że te nasze pojęcia, czy to jest determinizm, czy nie, to mogą też już wysiadać na tym poziomie. Na pewno jest bardzo ważne pojęcie, jeśli chodzi o wolność. Jeśli chodzi o wolność, to tam się pojawiają takie, że ten człowiek, który doświadcza jedności z Bogiem, on jest ledig und frei w staroniemieckim, czyli frei, że jest, ja to tłumaczę, niezwiązany i wolny, bo to ledig, no to jest w kontekście matrymonialnym, nie, jest niezwiązany z nikim, stanu wolnego i wolny, niezwiązany i wolny. Więc to jest raczej coś, co ma wyzwolić. On raczej o tym myśli, że to jest bardzo na wolność nastawiona myśl, bo on powiada, człowiek, który się uwolni od siebie i odkryje tę jedność z Bogiem, on jest w pełni wolny. On jest ekstatycznie wolny. Tutaj interesuje Eckharta słowo wolność, nie? Pojawia się też zresztą inne pojęcie, które zrobiło wielką karierę w filozofii nowożytnej, współczesnej. To jest pojęcie Gelassenheit.
nie? Gelassenheit, które to jest nieprzetłumaczalne słowo, ale ono, można je rozebrać tak na czynniki pierwsze. Na pewno ono mieści się w spektrum myślenia o wolności i na przykład jest taki krótki tekst Heideggera, Gelassenheit, który jest takim świadomym nawiązaniem do mistrza Eckharta i wasz profesor Janusz Mizera, chyba wasz profesor ciągle. Już emerytowany. Kurczę, ten czas leci, zaraz ja też. Ale nie, jeszcze trochę. To on tłumaczy ten, tak to zresztą ten tekścik, zresztą chyba zbyt karkołomnie, jako wyzwolenie. Bo ten element wyzwolenia jest. Człowiek wchodząc w tę przestrzeń jedności z boskością, która już w nim jest, on staje się gelassen, jest wyzwolony, owszem, ale w jakim sensie? Znaczy, że z jednej strony nie, to jest z tym lassen związane, prawda? Czyli zostawić i zostawić, porzucać, a z drugiej strony co? Pozwalać, prawda? Jest w niemieckim lassen. I tam jest, czyli co to znaczy? Że to jest ktoś, kto pozwala wszystkiemu być, pozwala byciu być, tak, w ogóle. No bo jak człowiek wypada z tego, no to w jakiś sposób, no można powiedzieć, przynajmniej w sobie krępuje owo bycie, pozwala być. To jest to Seinslassen, co też się pojawia u Eckharta. Więc to jest jakiś taki stan wyzwolenia, który oznacza afirmację wszystkiego, taką w sumie niczeańską, tak, że Nietzsche mówi o wielkim tak. W tym sensie, no też gdzieś, zapewne nieświadomie, ale wpisuje się w tego rodzaju wyzwolenie. Że to jest przytakiwanie wszystkiemu, afirmowanie wszystkiego. To jest wolność, tak, o której mówi Eckhart. Nawet gdybym miał, nie wiem, bym w Bogu, nawet gdybym, to jest bardzo takie proto-niczańskie, nawet gdybym miał na sobie, kurczę, miał pudowy kamień, miałbym dźwigać, tam są jakieś inne dosadne określenia, nie wiem, tam tych po prostu cetnarów miałbym wziąć na kark, to bym w ogóle nosił je z radością, gdybym był w tym stanie. To jest taka wolność, że nic mnie nie ogranicza, żadne cierpienie mnie nie ogranicza, nie jest żadna pochwała cierpienia, właśnie to też nie chodzi o cierpiętnictwo, ale żadne cierpienie mnie nie będzie w stanie tego odebrać, jeśli będę tak wyzwolony, nie? To jest to w tym Gelassenheit, to jest taka afirmacja. A z drugiej strony ona jest związana z porzuceniem, prawda? Że to lassen to jest też zostawiać, rzucać. I tutaj chodzi o to porzucenie siebie. Nie? Porzucenie siebie. Jestem wolny też od siebie, tak? I dlatego jestem wolny ku wszystkiemu. Afirmuję. Nie, nie zniewalam niczego sobą. To są takie, mówię tylko o tych kontekstach, gdzie się pojawia jakiś dyskurs wolności, nie? Czy tutaj wola pewnie też znika jako wola własna. W tym traktacie późniejszym, o Jezu, jak jestem naładowany, naprawdę nie wiedziałem, że to wszystko we mnie tak żyje. Bardzo dziękuję wam za to. W tym traktacie teologia niemiecka, tym głównym przeciwnikiem jakiegoś duchowego wzrostu jest własna wola. I tutaj znowu w takiej często obiegowej teologii duchowości, to mówi się, człowiek musi się wyzbyć własnej woli i tylko żeby wypełnić wolę Boga, nie? To jest jakby ten taki codzienny język tej chrześcijańskiej duchowości. Wyzbyć się swojej woli, nie moja wola, Panie, ale Twoja, nie? Jezus w Ogrójcu i już wiadomo. No więc tam to jest bardzo wszystko takie zdialektyzowane i posplatane. I mój wniosek z analizy tego traktatu jest taki, że tutaj nie chodzi o to, żebym się w ogóle wyzbył mojego chcenia, tylko żeby moja wola nie była własną wolą, czyli nie była wolą siebie. Tak, że problemem nie jest to, że ja chcę, ja mam chcieć, ja mam w Bogu wyzwolony bardziej chcieć. Nie w ogóle nie chcieć, tylko niech On za mnie decyduje, nie? Czy zdam egzamin, czy pójdę, czy w ogóle... Tylko, że ja mam właśnie bardziej chcieć dzięki temu, że wyzbywam się własnej woli, czyli tego, że chcę wyłącznie we wszystkim siebie. I w ten sposób się wyzwalam. Ale to jest konsekwencja wyciągnięta z Eckharta, bez wątpienia. Tylko on tam już używa tego, obraca tym pojęciem woli, nie? Znaczy ja dobrze myślę, że to słowo Gelassenheit by oznaczało bardziej to, że damy temu czemuś, temu sobie się opuścić, niż to, że sami się od niego wyzwolimy, no bo
słowo Gelasen się zdaje oznaczać. Pozostawiony. No właśnie, a nie, że my coś zostawiliśmy. Pozostawiony, na pewno też tak jest. Znaczy, że tylko znowu to się też wymyka takiemu. No bo Agata Billy Crofton to od razu wam powie, że to jest jakiś kwietyzm brzydliwy w ogóle, nie? I że już nie ma tutaj miejsca na ten podmiot, który w ogóle się rozwija, nie wiem, kocha, pracuje, jakby chciał Freud. No to jest jakieś takie po prostu psychotyczne osunięcie się w jakąś bierność i nie wiadomo w ogóle co, okropne po prostu. No nie, to nie jest tak. Znaczy, tutaj jakby będąc zostawionym, jednocześnie ja pozwalam. Jestem pozwolony, będąc zostawionym, jednocześnie jestem pozwolonym. Tak? Że to coś mnie pozbawia siebie, ale też pozwala mi siebie inaczej. Nie? Coś tutaj takiego jest, że odzyskujemy też ten, nie? Dlatego właśnie nie, że ja nie chcę, tylko po prostu już chcę inaczej, chcę ekstatycznie. Na przykład po neoplatońsku, jak jednia, chcę się roztrwaniać, tam chciałem gromadzić i chciałem się utrzymywać w świecie, a teraz chcę roztrwaniać, bo wiem, że im bardziej będę roztrwaniał, w sensie jakby darował, pozwalał i tak dalej, tym więcej jeszcze będzie we mnie, nie? To jest ten paradoks, bo jeżeli ja i Bóg jesteśmy jednym, jeżeli moja głębia jest jego bezdenią, to znaczy, że ja im więcej daję, tym więcej mam. No to już akurat chrześcijaństwo by chętnie się podpisało. Jeśli można jeszcze pytanie. Chciałem zapytać jeszcze odnośnie tego wątku mistyki Eckharta, czy Eckhart jako mistyka, to zakreślił pan profesor tutaj te dwa rozumienia tej mistyki, tej mistyki bardziej z jednej strony erotycznej, z drugiej takiej czysto spekulatywnej. Natomiast no, w obu tych postaciach no, mistyka, ja to rozumiem jako jakieś doświadczenie właśnie ekstatyczne, którym z natury człowieka by się ciężko utrzymać, tak? I moje pytanie jest o właśnie to, co pozwala człowiekowi utrzymać się w tym ruchu, jak pan by zapewne transgresyjnym nazwał, albo też co inicjuje w ogóle ten sam ruch. I tutaj chciałbym troszeczkę to rozwinąć, bo w tym kontekście chciałbym się zapytać o ciało, w sensie o ciało w szerokim rozumieniu, bo jak myślę sobie o tej tradycji mistyki, powiedzmy sobie, erotycznej, to tutaj mi w pierwszej kolejności może niekoniecznie przychodzi ta tradycja judeo-chrześcijańska, ale Platon i Uczta. I tam no, mamy Sokratesa, tak, który jest tym, który doświadczył tej ekstazy, tak, jakoś dostąpił tego oglądu idei. Załóżmy, że to może być jakieś doświadczenie ekstatyczne. I on tutaj, tam to jak jest przedstawiony w relacji z Alkibiadesem, prawda, gdzie on go wprowadza w te misteria erotyki właśnie, w tą, które mają prowadzić do tego oglądu idei, właśnie wychodząc, jakby korzystając z tej siły erosa, z tej siły, która płynie prostość ciała. I właśnie chciałem się właśnie w tym kontekście zapytać, on tutaj jakby no mówi jakoś tak temu ciału, tak? Na ile w tej mistyce spekulatywnej można jakby przyznać jakąś rolę ciału i jakoś czerpać z niego jakąś siłę żywotną, która ma napędzać ten ruch myśli? Więc to jest moje pierwsze pytanie, a drugie jeszcze troszeczkę poboczne, natomiast wiążące się z tym pytaniem, to też no skądinąd wiadomo, czy interpretatorzy często jakby podają, że uczta jako dialog jest dialogiem misteryjnym, czy też opartym na misteriach starogreckich. I tam właśnie w tym ruchu, który wplata właśnie Sokrates Alkibiadesa, on jest oparty na właśnie grze zasłaniania i odsłaniania, bo w ogóle no, zakochanie opiera się na zasłanianiu i odsłanianiu, tak? I on bardzo jakby korzysta z tej motoryki. I teraz pan profesor też mówił o tym na początku, o tym, że Heidegger rozumiał właśnie bycie później jako aleteję, tak? Czyli jakąś grę nieskrytości, skrytość, nieskrytość.
I w tym kontekście, czy widzi Pan jakiś pożytek, jaki można czerpać właśnie z szeroko rozumianej misteryjności, w sensie w dążeniu do tego doświadczenia też, ja przynajmniej uważam, że takim podtypem tej misteryjności jest też po prostu liturgia, z której korzystają religie, bardzo świadomie, w tym religia, wydaje mi się, chrześcijańska czy katolicka także, także te dwa pytania. Super. Najpierw o ciało. Znaczy, ja myślę tak, że Lekrat jest fajny, dlatego na przykład, no trudno u niego szukać jakiejś, myślę, teologii ciała. Trzeba by bardzo pogrzebać w jego dziełach łacińskich. Nie wiem, czy coś by się znalazło. Ale obawiam się, że niekoniecznie. Natomiast to, co mogę powiedzieć na pewno, to co jest ujmujące w jego kazaniach, że u niego w ogóle nie ma takiego nurtu jakiegoś pogardy czy potępiania ciała. Tego w jego kazaniach po prostu nie ma. I to jest jakiś bardzo taki fajny trop, też biorąc pod uwagę kontekst, nie? Bo mamy jednak czasy no, dosyć mocno antycielesne. Z jednej strony, bo z drugiej strony wiadomo, że wszystkie tam karnawały i tak dalej, tej zmysłowości było dużo w średniowieczu, ale jednak w duchowości, w języku takim religijnym, cielesność była podejrzana. U Eckharta nigdy nie ma, ona jest jakoś neutralna i to już jest jakby bardzo fajne, nie? Jak na czasy, w których żyje. Więc to tak, jeśli chodzi o to, co jest w tekście. Natomiast jeśli chodzi o to, co ja myślę, to ja myślę, że on mi też jest bardzo bliska uczta platońska i też ta cała droga Erosa, wydaje mi się, że jest o wiele takim uczciwszym w ogóle wprowadzeniem do sedna myśli platońskiej niż teoria, nie wiem, idei, dwóch światów i tak dalej, że to jest jakiś obrzydliwie opresyjny i skłamany dyskurs pewnej tradycji, interpretacji Platona. Jeśli nawet, to zawsze i wyłącznie wintegrowane w jego teorię Erosa. Bez tego to wszystko będzie po prostu jakimś kompletnym nieporozumieniem, tak? I myślę sobie, że w tym kontekście, że ten Eckhart, że ten umysł eckhartowski, który się przedziera cały czas, że on jest niezwykle erotyczny, tak jak, i to właśnie, czy erosowy, takim właśnie platońskim sensie, tak jak u Platona ten eros, który wychodzi z ciała i szuka jakiegoś obiektu piękna i cały czas są to tylko namiastki, więc chce ciągle więcej, nie? To można powiedzieć, że dokładnie taki jest ten umysł, który niejako samoczynnie w nas, nie niejako, po prostu samoczynnie w nas uruchamia jakąś drogę abstrakcji, spekulacji i przedzierania się, odzierania bytu z wszystkich dookreśleń, żeby dojść do samej tej, żeby powiedzieć, esencji, tak? Która jest pozbawiona wszelkich przymiotów. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo współgrające z tą perspektywą Erosa. Tu oczywiście to jest można powiedzieć, erotyczność umysłu, ale to jest jednak erotyczność, która, jak pokazuje Platon, to jest pewne kontinuum, nie? I ja bym w ten sposób czytał właśnie Eckharta. Zresztą tam jest dużo, w ogóle to dużo zmienia w ciele. Znaczy, że on jest takim, nawet patrząc na jego życie, to był człowiek jakiejś takiej niespożytej energii. I dużo jest tych takich momentów, no kiedy wiemy, że on jest cały czas w drodze, że on to wszystko jakby wymyśla, jakby idąc z jednego miasta do drugiego, że to ciało cały czas się rusza i on z tego ruchu ciała, to gdzieś jest też gdzieś, coś go cały czas pędzi od jednych ludzi do drugich, równolegle z tą, można powiedzieć, ideą, czy tym umysłem, który go cały czas wyrzuca w tę, można powiedzieć, pierwotną naturę, nie? Więc ja go bardzo tak odczuwam. Natomiast no to zawsze będzie jednak pewna projekcja, która może być słuszna lub no wszystko jest zakwestionowane. Ale tak, bardzo mi jest bliskie takie ujęcie. Natomiast misteryjność, wie pan, no, to też jest mi bardzo bliskie. Znaczy myślę sobie tak, że nie jestem też badaczem misteriów, raczej podczytuję sobie na ten temat i próbuję trochę tak, można powiedzieć, spekulować na własny użytek.
ale wydaje mi się, że no weźmy tego Heraklita. Z jednej strony on krytykuje misteria, nie? Ale krytykuje ze względu na coś, co wszystkie misteria jakby czemu podlegają, że stają się jakimś takim zewnętrznym rytuałem, pewną taką praktyką po prostu grupową i tracą swoją istotę, stają się jakąś taką chucpą. I to jest chyba coś takiego, co niestety z biegiem czasu dotyka wszystkich misteriów. Znaczy ja myślę, że też dotyka wszystkich możliwych liturgii, tak? To jest bardzo trudno jakby powstrzymać, że to się rytualizuje, że się w związku z tym robi coraz bardziej zewnętrzne, coraz mniej wyprane z tego, co ma to tak naprawdę zrobić, nie? Więc ja myślę, że filozofia i Heraklita, i filozofia Platona na pewno z jego dialogami to jest podjęcie tej tradycji misteryjnej, która ma wtajemniczać w te podstawowe doświadczenia życia, nie? W Grecji. I że oni jakby, nawet jeśli, nie wiem, mogą się dystansować do misteriów lub nie, bo Platon pewnie nie, to oni jakby się nimi inspirują, że ta filozofia też pełni taką funkcję wtajemniczania. W związku z tym ona gdzieś z tymi misteriami gdzieś się styka, nie? Jeśli zacząłem dzisiaj od tego, jaka filozofia mi jest bliska, no to filozofia, która, okej, może nie jest jakimś zbiorowym misterium, chociaż czy my tutaj dzisiaj nie odprawiamy jakiegoś misterium w pewnym sensie, nie? W jakim sensie tak, no bo są jakieś okoliczności, organizujecie jakieś spotkania w piwnicy, no może przypadkowe miejsce, ale robi wrażenie, prawda? Gdzieś w jakichś katakumbach. Jeszcze ten tygodnik powszechny tutaj, okej, okay, no ale to już, okej. Okay. No więc mamy jakieś takie ramy, jest jakiś rytuał, ktoś coś nagrywa, ustawia mikrofon, tutaj zaprasza. Mamy jakby cały jakiś taki rys. I co? I dzięki temu, i to ma nam pomóc w rozważaniu jakichś po prostu zajebiście otchłannych kwestii dotyczących życia na pewnych przykładach. No i to w związku z tym zaczyna nagle bardzo przypominać jakieś misterium. Oczywiście pytanie, czy mistagog się sprawdził, czy się nie sprawdził, nie? Może być lepszy przewodnik lub gorszy. No bo tak jest chyba w wszystkich misteriach i wszystkich liturgiach, że jednak duża część po prostu odpada od tego, nie? I w Kościele też tak jest, że najczęściej się odpada jednak, nie? Ale czasem się... Co? Jeszcze tak popijasz coś z tego kubka, więc też nie wiadomo. Dobrze, okej. Okay. No już właściwie popijam pustkę w tym momencie. Zbliżam się do sedna. No więc tak, ja wierzę w jakąś misteryjność, ale ona musi mieć w sobie jakiś taki autentyczny impuls. I wydaje mi się, że oczywiście religie, zwłaszcza ta liturgia eucharystyczna, ona w moim przekonaniu jest w dużym stopniu w ogóle przejęciem misteriów greckich. Misterium właśnie wody, przepraszam, wina, chleba. To są bardzo jakieś takie archaiczne, pierwotne. Za mało czasu, żeby to rozwinąć, ale ja myślę, że tak, że to jest przejęcie przez greckie chrześcijaństwo czegoś, co jest właśnie wpisane w tą grecką misteryjność. Tylko pytanie, co się z tym po prostu dzisiaj dzieje? Czy w ogóle co się stało w tym w trakcie tradycji? No bo zrobiło się coś takiego, można powiedzieć, może to jest kwestia rzymskiego chrześcijaństwa, a potem tych wszystkich odnóg protestanckich, że gdzieś moim zdaniem ten duch misteryjności się po prostu zatraca i mamy jakąś obiektywną transsubstancjację, mamy jakieś takie, nie wiem, obowiązki przykazaniowe, że tam trzeba uczestniczyć. To się wszystko jakoś tak rytualizuje, uzewnętrznia i staje się wyprane. Natomiast w swojej istocie to jest do rozważenia. Co tam w tym jest, nie? No to tak w skrócie, nie? Dziękuję.